Siłabyku? Mam live'a. A to ja Siema. też mam live'a. Aha. No A to dobry. to fajnie ciebie Co widzieć ty? na live'ie. A gdzie ty mnie na live'ie widzisz? No, teraz odpalę. Ale człowiek. To, a co ty chcesz? Się zaprzyjaźnić, o? Ta. Jak tam? Oglądałem odpowiedź Marcina Neumana na propozycję twojej walki. Widziałeś? Odpowiedź Marcina Neumana, tak? No? No widziałem. Pierdoli głupoty. Czemu tak uważasz? Na co? Nie pierdoli? Że od września jest zawodnikiem kurwa w MMA? Jeszcze niedawno Wrzoska kurwa 60-kilowca wyzywał, że w boksie, Trypsona w boksie, a jak ja chcę kurwa w boksie, to nagle wymyśla MMA. No jest pierdolnięty dla mnie. Okej. No bo się obsrał, to teraz wymyśla. No jak całe życie wymyśla, to wiesz. No komu? Czyli opcja w MMA nie jest możliwa. No jak zrobi te 90 kilo podstawówkowe, to mogę go najebać w MMA. Jak on chce warunek MMA, no to ja chcę limit wagowy 90 kilo. Jak on chce ważyć tyle, ile waży, to dawaj do boksu. Spoko. A jakiś catchweight w A nie... MMA? Jak? Jakiś catchweight w MMA? No 90 kilo. 90 kilo. No, a jak No chce w boksie, to może ważyć tyle, ile ostatni raz ważył w podstawówce. To znaczy, ja będę ważył tyle, ile on ostatni raz w podstawówce ważył, a on sobie kurwa niech waży, ile tam chce. I niech skończy pierdolić głupoty, bo tak się gubi, że szok, nie? Że tragedia, kurwa. Nigdy nie miał gościa, który go przegada, no i trafił źle, bo kurwa, ja wiesz, na te jego manipulacje kurwa się nie nabiorę. I na te jego kurwa gierki, które mu się udawały z pajacami, z którymi kurwa walczył. No okej. Bo wiesz, tak jak pierdoli, to już się pogubił, bo jeszcze niedawno pierdolił, że Wrzoska chce w boksie, Trypsona w boksie tylko, a teraz pierdoli, że od września jest zawodnikiem MMA. No to jest debilem dla mnie. No. Bo się boi, kurwa, bo się boi, dlatego tak pierdoli. Come on. No dobra, to znamy twoją odpowiedź. To w takim razie dzięki wielkie. Czyli dzwoniłeś zapytać się, czy chcesz z nim walczyć, czy co? No tak. I jak się Czy odnosisz do już tego kurwa, filmiku, no to odpowiedziałeś, nie? czy kontrakt już od razu wysyłasz? Tak ci zależy na tej walce? Nie, no dużo ludzi gada o tej walce, wiesz, No właściwie. znów, ja chętnie, tym bardziej jak pierdoli teraz, jak ten drugi filmik nagrał, jeszcze starałem się normalnie go traktować jako po prostu obojętną osobę. Kumam. No właśnie widzę, że dużo ludzi o tym gada, nie? I w sumie to wyzwanie szeroko poszło. No tak, no bo zaczął pierdolić już głupoty, to już mnie trochę wkurwił, wiesz, starałem się go neutralnie traktować, ale jak pierdoli takie głupoty, wiesz, no może debile, którzy z nim kurwa tam wcześniej na konferencjach brali udział, to ich przegadał, ale mnie nie przegada i mnie nie zmanipuluje, tak jak manipulował sobie innymi kurwa przygłupami, bo wiesz, kurwa, ja wyłapuję takie rzeczy, gdzie jeszcze niedawno kurwa mówi, że fajnie, że że walka rycerzy była to, a teraz mówi kurwa do dzieci, których na Instagramie zebrał, że przecież Fame ma, co ty nie umiesz czytać, no kurwa, co on myśli, że dzieci zmanipuluje, to może zmanipuluje, ale Fame ma, też dorośli ludzie oglądają, no to A widzą, co ty że nie jest umiesz debilem czytać? po No prostu. kurwa, co on myśli, że dzieci Przyjebane, mi zmanipuluje? To może upierdolone, to zmanipuluje, już się ale po fej. spotkaniu nie miał, kurwa, MMA, kurwa. No dobra, Jak chce MMA, no to niech robi limit, w kurwa, i sumie wy wymyśla mi teraz zawodnika. będziecie na konferencji, właśnie, zapomniałem. No to trzeba was posadzić przy jednej ławie. No to możemy przy jednej, kurwa, możesz tego tanculę też postawić, kurwa, który pierdoli tam wszystkich ich, kurwa. Dobra, no to wszystko wiemy. Tam, kurwa, może być ich pięciu, kurwa, i mam wyjebane. Na Dobra. To trzymaj się, byku. Do zobaczonka. Pozdro. piona, hej. Halo, halo. Ostro! Casio wkurwiony widzę. Powiem wam, że to wyzwanie, tak, no mocno poszedł. Ja nie chciał zacząć walkę w MMA, ale wątpię, żeby Marcin Najman zjechał do 90 kilo, to jest kurczę naprawdę mało, jakby nie patrzeć teraz.
Fajnie, gdyby w MMA się spotkali, nie? Jakiś catchweight na przykład na 100 kilo, 95 kilo chociaż. Chociaż Kasus już waży chyba ponad 9 dych, więc nie wiem czemu chce do 90 schodzić.